tak tańcząc, 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 upłynęły chwile w głowie. Lecz świadomość pozostanie. Bóle lekkie w lewej nodze, piękne myśli, czar tej nocy. Przypominać będzie o tym, że daliśmy z siebie wszystko. Swoje serce, czułość, przyszłość. Dobry wieczór Państwu. W ten wyjątkowy wieczór kłania się Państwu Maria Steszuk i Michał Bogucki. Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa w tym tak pięknym i bardzo ważnym dla nas dniu. Bowiem któż z Państwa nie wspomina własnej studniówki z ciepłem w sercu i uśmiechem na ustach? Stoimy dzisiaj przed tak szanownym gronem, jako tegoroczni maturzyści. Wydawać by się mogło, że wczoraj przekroczyliśmy mury liceum. Jednak rzeczywistość mówi nam inaczej, ponieważ dzisiaj spotykamy się na początku końca naszej przygody ze szkołą średnią. Przez 3 lata nie szczędziliśmy naszych wysiłków, zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. Przed nami matura. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by naszym udziałem stała się dobra zabawa. Uczysz wbrew temu, którego uczysz. Jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania, to to, że uczysz mimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniony przez ucznia dopiero w przyszłości. Zachęci do pracy, których zapewne często brakuje przy tak niespornej, ale kochanej młodzieży, dziękujemy naszym wychowawcom. Przygotowywali nas do jednego z najważniejszych momentów naszego życia, który zadecyduje o naszej przyszłości. Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny. Dlatego w ten wyjątkowy wieczór nie możemy zapomnieć o najważniejszych dla nas osobach, rodzicach, którzy zawsze w nas wierzą i na których wsparcie zawsze możemy liczyć. Gdyby nie wy, nie byłoby nas tutaj. Pozwolą Państwo, że powitamy jeszcze nasze koleżanki i kolegów. To oni, a my razem z nimi przeżywamy dzisiaj niezapomniane chwile. Możemy chyba pokusić się o małe życzenia. Życzymy, aby nasze świadectwa maturalne wyglądały tak pięknie, jak my wszyscy tutaj zebrani. Wy młodzi, wspaniali przyjaciele, bohaterowie dzisiejszej nocy. Jest mi niezmiernie miło i przyjemnie, że mogę być tu dzisiaj razem z wami i towarzyszyć wam w takich wyjątkowych, niezapominanych okolicznościach w waszym balu studniówkowym. Jest to, moi drodzy, pierwszy poważny, dorosły bal w waszym życiu. Bal jedyny w swoim rodzaju. Bal, uwierzcie mi na słowo, a jak mnie to spytajcie rodziców, którego nigdy się nie zapomina i do którego zawsze wraca się z sentymentem i taką nutką melancholii. Zawsze, ilekroć uczestniczę w balach studniówkowych, nieodparcie cisną mi się na usta słowa jednej i tej samej piosenki. Są takie noce od innych piękniejsze, kiedy się można wygłupić, można powtarzać nigdy i zawsze, można słowami się głupić.
ale nie można tej nocy zmarnować, zepsuć, okłamać, oszukać, bo potem będzie się już zawsze na próżno bezsennej nocy tej szukać. Prawda, młodzi, jak to idealnie pasuje do dzisiejszego dnia? Niech te piękne słowa piosenki będą dla was przesłaniem na dzisiejszą noc. Oderwijcie się na te kilka, może kilkanaście godzin od szarzyzny codziennego dnia. Zapomnijcie o swoich problemach, troskach, kłopotach. Zapomnijcie nawet, a może przede wszystkim, o tym, że za 3 miesiące zdajecie egzaminy maturalne. Dzisiaj bawcie się po prostu wesoło i bez troski. Wykorzystajcie tę noc do maksimum. Nie zmarnujcie jej, bo ona się już nigdy nie powtórzy. Wy, drodzy maturzyści, chciałem bardzo serdecznie podziękować wam za zaproszenie na ten dzisiejszy bal studniówkowy. Jest mi bardzo miło, że mogę być dzisiaj, chociaż przez chwilę, z wami. Kochani, ja przede wszystkim chciałem wam życzyć, aby ten ważny egzamin, który niedługo was czeka, żebyście wszyscy zaliczyli ten egzamin pozytywnie, by ten egzamin otworzył wam drogę na dobre uczelnie, a tym samym w przyszłości, abyście zdobyli dobry zawód, dobrą pracę. Chciałem również z tego miejsca złożyć serdeczne podziękowania waszym rodzicom, bo gdyby nie ich trud, nie ich wysiłek, to dzisiaj na pewno nie spotkalibyśmy się na tym balu. Wielkie słowa uznania i podziękowania kieruję również do grona pedagogicznego na czele z panem dyrektorem Arturem Grzybem. Bardzo się cieszę, że liceum w Międzyrzecu trzyma odpowiedni poziom, panie dyrektorze. Może to nie będzie popularne, co teraz powiem, ale zachęcam do tego, aby tą poprzeczkę podnosić jeszcze wyżej. To wszystko na pewno z korzyścią dla tej naszej kochanej młodzieży. Kochani, chciałem wam dzisiaj życzyć przede wszystkim wspaniałego balu. To, tak jak powiedział pan dyrektor przede mną, to jest jeden i niepowtarzalny bal w waszym życiu. Bawcie się dzisiaj dobrze. Wszystkie wasze marzenia, plany niech się zrealizują według waszych zamierzeń. Wspaniali młodzi ludzie. Dziękuję oczywiście za zaproszenie. W swoim imieniu i w imieniu małżonki czujemy się zaszczyceni uczestniczyć w tak wspaniałej chwili. To naprawdę coś wyjątkowego. Gratuluję wam osiągnięcia tego etapu. Jesteście naprawdę już na finiszu. Jeszcze tylko jeden krok. Tanecznie, jak dzisiaj zdacie maturę, dostaniecie się na studia. No i oczywiście rozwiniecie w pełni skrzydła. Te gratulacje należą się oczywiście również i pedagogom, bo do tego sukcesu się z całą pewnością przyczynili, jak również waszym rodzicom. Życzę wam wspaniałej zabawy, radości, uśmiechu. Tak jak pan dyrektor powiedział, nie tracicie ani jednej sekundy tej nocy.